2 maja to szczególny dzień. Dlaczego? Bo mamy święto flagi narodowej i mamy taki stan, że bardzo wielu z nas zapomniało, nie chce pamiętać, z różnych to powodów nie manifestuje swojego patriotyzmu. Będziemy nieśli długą, no bo 100-metrową flagę biało-czerwoną. Ona zresztą po raz pierwszy była niesiona w roku 2004, też 2 maja. No i chyba to wszystko, co warto i należy powiedzieć o tym wydarzeniu. Barwa biała to czystość i niepokalanie. Barwa czerwona to jest symbol ognia, to odwaga i waleczność. Tak, bohater, pamiętam, bohater, pamiętam, bohater. Co to znaczy być patriotą? Dzisiaj to pewnie nie znaczy tyle co kiedyś, bo kiedyś chciałem sobie jasno powiedzieć, trzeba było oddać życie, zdrowie za to, żeby być, żyć w kraju niepodległym. Dzisiaj wystarczy manifestować, wystarczy kontrolować władzę. Dzisiaj wystarczy kupować polskie produkty. Końcówka flagi to też, żeby tam weszło od razu, żeby się spotkała z czołem.